ruszamy w dalszą drogę do Małopolski, szlakiem suszonej śliwki wytyczonej pomiędzy miejscowymi sadami śliwowymi i suszarniami owoców. Trafiamy do krainy, w której króluje suska sechlońska. Jest ona wytwarzana w 4 gminach województwa małopolskiego: Laskowa, Iwkowa, Łososina Dolna i Żegocina. W 2010 roku suska sechlońska została wpisana przez Komisję Europejską do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych w uznaniu wyjątkowego związku między tym produktem a obszarem jego pochodzenia. Do wyrobu suski sechlońskiej wykorzystywane są owoce odmiany śliwy domowej typowej, tak zwanej węgierki i jej pochodnych: promis, tolar, nektawit, walijewka i stanley. Owoce tych odmian doskonale nadają się do suszenia i wędzenia, ponieważ mają dużą zawartość cukru i stosunkowo małą zawartość wody. Muszą się również odznaczać wysoką jakością. Do suszenia nie nadają się śliwki z objawami gnicia, z uszkodzeniami ani zanieczyszczeniami. Po zebraniu z sadów śliwki trafiają do suszarni w celu podsuszenia i podwędzenia. Pani Marto, jest Pani dumna, że suska sechlońska jest domeną Państwa gospodarstwa? Tak, ponieważ jest to niepowtarzalna śliwka. Nigdzie indziej nie jest właśnie produkowana w taki sposób, jak u nas w gospodarstwie. Czym się charakteryzuje ta śliwka? Niepowtarzalnym smakiem, tym, że tą śliwkę możemy wykorzystywać cały rok. Może ona być na słono, może być na słodko, do wypieków, do różnych mięs, do nalewek, a także w okresie letnim na grilla może być, jako zakąska. Czyli wszechstronna śliwka. Tak. Na przykład w okresie zimowym jako susze wigilijne, do kompotów, do różnych mas. Jaka jest historia śliwki suskiej sechlońskiej w tym miejscu? Śliwka suszona, suska sechlańska, przywędrowała do nas wraz ze świętą Kingą na tę ziemię. I jak legenda głosi, ona już jest 600 lat tutaj na tych terenach. Sukcesem tej śliwki jest także to, że tutaj jest odpowiedni mikroklimat dla jej rozwoju, prawda? Dlatego ta uprawa tak świetnie idzie. Tak. Po prostu są chłodne noce, ciepłe dnie i ona w tym klimacie po prostu się najbardziej udaje. A co Pani tutaj przygotowała dzisiaj z tej śliwki? Przygotowałam szaszłyka ze śliwką suszoną, suską sechlańską i śliwkę w boczku oraz piernik ze śliwką suszoną, suską sechlańską. Wygląda pysznie, zaraz będziemy próbować. Suska to określenie suszonej i wędzonej śliwki, a nazwa sechlońska pochodzi od wsi Sechna na południu Polski, skąd wywodzi się lokalna tradycja wędzenia i suszenia śliwek. Źródłosłowem nazwy wsi Sechna jest sechnie, czyli suszenie, co wskazuje na ścisły związek między tym obszarem a jego tradycją kulinarną. Teraz podejdziemy do suszarni, gdzie suszy się śliwki metodą tradycyjną. To tutaj się odbywa ta cała magia śliwkowa. Tak. Zajrzymy teraz. Już czuję piękny zapach. Ale pachnie. Jest to suszenie tradycyjne na laskach drewnianych. Suszarnia jest opalana drzewem bukowym i twardym, liściastym. Takie suszenie śliwek jest czasochłonne? Tak, bardzo czasochłonne, ponieważ wszystkie prace wykonujemy ręcznie. Przebieranie, później drylowanie, sortowanie. Czy Pan pochodzi z rodziny sadowniczej i pamięta Pan, jak Pan był mały, to właśnie suszenie śliwek? Tak, od małego pamiętam, jak to jeszcze tata suszył i przekazywane to jest z pokolenia na pokolenie. Czas trwania procesu podsuszania i podwędzania wynosi od 4 do 6 dni i zależy od grubości warstwy śliwek. Dym unoszący się nad paleniskiem podnosi temperaturę w suszarni od 45 do 60 stopni Celsjusza. Dym wysusza i konserwuje owoce, a także nadaje im niepowtarzalny kolor oraz aromat i posmak wędzenia.
Sok wydobywający się ze śliwek w trakcie suszenia otacza suszone owoce, nadając im słodkawy posmak. Na obszarze, gdzie produkuje się suskę sechlońską, znajduje się aż 677 suszarni, a wszystkie są zaprojektowane i zbudowane przez lokalnych mieszkańców tak, aby były dostosowane do miejscowego ukształtowania terenu.